gotowość na walkę z atakami na naszą infrastrukturę cybernetyczną. W ten sposób pokażemy, że jesteśmy gotowi, że jesteśmy silni. I tu samorządowcy mają olbrzymią rolę do spełnienia i my wszyscy mamy wielką rolę do spełnienia, bo bezpieczeństwo i odstraszanie zaczyna się od każdej gminy. I dzisiaj, drodzy Państwo, na tym polega też bezpieczeństwo. Nie tylko na obronności, tylko na tym, jakie kto ma doświadczenie w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi. I to Państwu gwarantuje, bo akurat te ostatnie lata były tak trudne, że w pewnym sensie stworzyły ze mnie eksperta od radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi. Ale jeżeli mówimy o wzmacnianiu naszych zdolności obronnych, to oczywiście jest to również umiejętność współpracy z innymi, budowania koalicji w Unii Europejskiej, w NATO. To też jest niesłychanie istotne. Mamy Donalda Tuska, który jest jednym z najbardziej doświadczonych polityków europejskich, ale on potrzebuje wsparcia. Potrzebuje wsparcia prezydenta, który będzie słuchany na Zachodzie, który będzie słuchany w Unii Europejskiej, który będzie mógł wzmacniać wspólnotę transatlantycką. Bo musimy grać na kilku fortepianach. Prezydent musi być niezależny, ale musi być gotowy do tego, żeby postępować zgodnie z naszym interesem. Z interesem Polski, a nie interesem jednej partii politycznej. I jeżeli wybory w Stanach czegokolwiek nas jeszcze mogą nauczyć do tego, żeby wsłuchiwać się w to, co mówią ludzie, żeby ten przekaz był prosty, żeby on się skupił na tym, co najważniejsze dla nas wszystkich, dla was wszystkich. Bezpieczeństwo, ale również dobrobyt i sytuacja naszej gospodarki. O tym będzie ta kampania. Służba zdrowia, o tym będzie ta kampania. I oczywiście wzmacnianie demokracji. To są rzeczy, o których rozmawiają Polki i Polacy. Na tym się skupimy i będziemy bardzo jasno mówili, że przede wszystkim nam zależy na tym, żeby każdej polskiej rodzinie żyło się dostatnie, żeby każda polska rodzina była bezpieczna. Proszę Państwa, skoro mówimy, że tak naprawdę polityka dzieje się wśród ludzi, wśród was, w związku z tym oddaję się w wasze ręce, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, czy krótkie komentarze, myślenice, super, pozdrawiam, to zapraszam was. Ja mam takie pytanie o naszej demografii, bo to jest temat, mam nadzieję, że będzie dużo w tych wyborach. Warszawa, czy duże miasta nie mają problemów, jak ma prowincja, która dała to metropolią pracowników sumiennych, aktywnych, młodych ludzi, a na starych prowincji zostali starsi ludzie, którzy właśnie urodzili tych pracowników, składali się na budowę Warszawy, czy na budowę Pałacu Królewskiego. I oni dzisiaj zostają z problemem, bo nie ma tam dojazdu, nie ma lekarzy na miejscu, nie ma opieki starszej. Czy ma pan jakiś pomysł, jak przekwalifikować te gminy, czy robić na przykład szkoły dla ośrodki pomocy dziennej, czy jakieś takie opiekę starszą nad tymi osobami, bo to są przede wszystkim w okresówce, są te wioski, są rozrzucone, nie ma takiej spójności społecznej i trzeba każdemu z tych osób godnie dostarczyć godny poziom usług medycznych i usług starszych, żeby oni mogli mieszkać tam po prostu w spokoju, do przeżywać tą emeryturę swoją w spokoju. Dobra, dziękujemy. Drodzy Państwo, jeden standard dla wszystkich, najwyższy możliwy standard dla wszystkich. To jest rzecz, która dla mnie jest niesłychanie istotna. To jest postulat, który będziemy realizować. Jak często słyszę Warszawa? No, jesteśmy w Krakowie, w związku z tym tym bardziej, jak ktoś mówi, że jest z Warszawy, no to od razu rozwiąże się przełożone do rozwoju. Ale drodzy Państwo, jeżeli mówimy o rozwiązywaniu problemów, to czego nauczył samorząd mnie, Olka i nas wszystkich? Że na końcu to nie jest istotne, skąd jesteśmy, bo problemy są dokładnie te same. Jeżeli my radzimy sobie z wyzwaniami demograficznymi, jeżeli radzimy sobie choćby z tym, o czym Pan mówił, musimy pomagać naszym seniorom, społeczeństwo się starzeje. Jeżeli mówimy o tym, że coraz więcej każdy
każde miasto, każda wieś wydaje na edukację, że chcemy nowoczesnej edukacji, że chcemy uczyć nasze dzieci samodzielnego myślenia. Jeżeli mówimy o wykluczeniu komunikacyjnym, to te problemy są wszędzie. One są dokładnie takie same. Czy w Myślenicach, czy na Podhalu, czy w Przeszowicach, czy w Warszawie, czy w Krakowie, dokładnie te same. I teraz, jeżeli my mamy pomysł na to, jak sobie z tym radzić, na przykład właśnie inwestując duże pieniądze w takie jednostki opiekuńcze dla ludzi starszych, to po prostu tego typu przykłady musimy wykorzystywać i wcielać w życie w całym kraju. Jak ja się zastanawiam, jak pomóc kobietom, pierwszy pomysł, jaki nam wpadł do głowy po konsultacjach i po rozmowach, to były darmowe miejsca w żłobku. Dlatego, że dziewczyny chciały wracać na rynek pracy. Zrobiliśmy pierwszy system darmowych miejsc w żłobkach w Warszawie i dzisiaj rząd Lewandowska wciela ten pomysł w skali całego kraju. Dokładnie o to nam chodzi, żeby wykorzystywać swoje doświadczenia i później przekazywać je tam wszędzie, gdzie te doświadczenia mogą być wcielone w życie. Żeby każda polska wieś, każde polskie miasteczko miało taką samą szansę rozwoju i żeby standard usług był dokładnie taki sam. W tę stronę zmierzamy. I wczoraj spotykałem się z samorządowcami z całego kraju i oni mówili, że to, co najważniejsze, żeby właśnie mieć prezydenta, który rozumie potrzeby wszystkich, rozumie potrzeby tych gospodarzy, którzy później organizują życie nasi, mniejszych, dużych ośrodkach miejskich. I to też Państwu gwarantuję. No bo chcę zwyczaj, bo to jest zwyczka tego dla mediów. Jeśli pan nie z mediów, to prosiłbym o osobiście. Tu kamery, jak pan wchodzi do tego. Wszystko nie część. Nie część, nie. A mogę zobaczyć pan rozmowę teraz. Proszę? Mogę zobaczyć pan rozmowę. Proszę, nie, 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 nie mogę. To jest bardzo najważniejsze strategiczne zadania dla kraju. Czy mógł pan wyciągnąć? Zbieramy pytania, zaraz pan odpowie. Co dam do was? Trzy strategiczne wyzwania, zaraz odpowiemy na to. Proszę bardzo. Dlaczego takie krótkie pytanie, jak pan jako przyszły prezydent będzie próbował nas bronić i współpracować z innymi prezydentami, żeby zagwarantować nasze bezpieczeństwo? Dziękuję. Odpowiadając na trzy najważniejsze pytania, najważniejsze trzy priorytety. Na pewno jest to bezpieczeństwo, jeszcze będę dokładnie odpowiadał na to pytanie po raz kolejny. Na 100% to jest kwestia dobrobytu i skupienia się na gospodarce. Plan dla naszych małych i średnich przedsiębiorców. Już mamy elementy tego planu w tych 100 obietnicach rządowych. Natomiast musimy wrócić do tego naszego DNA,
jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, to wspierać naszych przedsiębiorców, bo wzrost gospodarczy nasz dzisiaj bierze się z ciężkiej pracy przedsiębiorców, z ciężkiej pracy wszystkich naszych pracowników i ja jestem głęboko przekonany, że ta kampania będzie gospodarcza. I trzecia rzecz to jest oczywiście służba zdrowia, która jest powiązana również w pewnym sensie z bezpieczeństwem. Te wszystkie kwestie, proszę Państwa, też jak padają pytania o demografię, one wpływają również na demografię. Dlatego, że jeżeli czujemy się bezpiecznie, jeżeli się czujemy, że państwo zmierza gospodarczo w dobrą stronę, jeżeli się czujemy bezpiecznie, jeżeli chodzi o nasze zdrowie, to wtedy jest oczywiście dużo łatwiej o to, żeby Polska się rozwijała i żeby Polek i Polaków było coraz więcej. Jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, drodzy Państwo, rzeczywiście w kampanii było tak, że słychać było wypowiedzi z otoczenia Donalda Trumpa niepokojące, mówiąc delikatnie i sensowne. Teraz pytanie jest, jaką będzie prowadził politykę. Ja jestem realistą i to, co obserwowałem, to przede wszystkim reakcję świata na wycofanie Stanów Zjednoczonych z Afganistanu. To zostało odczytane przez wiele państw jako ucieczka, jako źle wykonany plan. Niektórzy nawet twierdzą, że to ośmieliło Putina. On to zinterpretował jako słabość Stanów Zjednoczonych. Ja jestem przekonany, że Donald Trump jako realista nie jest w stanie sobie pozwolić na żadne rozwiązanie w Ukrainie, które zostanie odczytane jako jego słabość, jako wygrana Putina. Dlatego, że wszyscy, którzy źle życzą Stanom Zjednoczonym, uznaliby to za słabość Stanów Zjednoczonych i ośmieliłoby ich to do zachowań, które są absolutnie nieprzewidywalne. W związku z tym to jest po prostu nie jest w interesie Stanów Zjednoczonych. I wszyscy wiemy, że to, jaki będzie rezultat tego, co przed nami, musi być akceptowane przez Ukraińców. I wszyscy również wiemy, że jeżeli Putin by uznał, że on zwycięża kolejną rozgrywkę, to się dozbroi i znowu będzie agresywny. I ja myślę, że jeżeli rozmawiamy o tym w tych kategoriach, w takich najważniejszych kwestiach czystego interesu Stanów Zjednoczonych, to wtedy wydaje mi się, że możemy być spokojni, że to rozwiązanie nie będzie rozwiązaniem, które narazi nasze bezpieczeństwo. Ja uważam, że oczywiście, że te gwarancje, które są zapisane w traktatach, są niesłychanie istotne. I na tym budujemy stabilność całego świata. I Trump też jest tego świata. On by po prostu chciał, żebyśmy brali na siebie więcej odpowiedzialności. I musimy to robić. I w NATO, i w Unii Europejskiej. Namawiasz naszych sojuszników, żeby robili to samo. Ostatnie wiadomości z Unii Europejskiej dotyczące budżetu. Budżet Unii Europejskiej jest w tej chwili zmieniany tak, żeby uwzględnić te potrzeby dotyczące wzmacniania naszych własnych zdolności obronnych. Również, tak powiedziałbym, przede wszystkim dzięki naciskowi Polski, a za budżet będzie odpowiadał nasz komisarz. W związku z tym wydaje mi się, że również te zabezpieczenia traktatowe są absolutnie jasne. Natomiast powiem jeszcze jedną rzecz. Dla nas bezpieczeństwem jest również to, że jeżeli kupujemy sprzęt od Amerykanów, Amerykanie inwestują w Polsce, przecież inwestują i w Warszawie, i w Krakowie, w całej Polsce, chcąc odzyskać i odbudować swoje zdolności przemysłowe, które zostały osłabione, prawda, większość przemysłu jest w Azji, więc żeby te zdolności nasze przemysłowe, zarówno europejskie, jak i amerykańskie odbudować, musimy to robić również w Polsce. I to jest naprawdę kolejna gwarancja naszego bezpieczeństwa. Amerykańscy żołnierze, ale również inwestycje, które Amerykanie i inni Europejczycy poczynili w Polsce. Więc oczywiście można być zaniepokojony. Pamiętajcie, że Amerykanie wybrali prezydenta dla siebie, a nie dla nas. A my uważam, że robimy wszystko, co możemy. Czyli po prostu ubezpieczamy się, podejmujemy sami decyzje i bierzemy odpowiedzialność w nasze ręce. To jest dokładnie to, co mówił Trump. Dlatego ja jestem umiarkowanie spokojny. Proszę Państwa, kolejne pytanie. A, jeszcze dodatki. Mówiłem o tym. Jeżeli chodzi o... Ja uważam, że w ogóle generalnie rzecz biorąc, tak jak odpowiadałem panu na pytanie. Generalnie gospodarka i jakość życia to będzie ośrodek kampanii. To jest coś, co jest najważniejsze. Uważam, że mamy cały szereg zapowiedzi i obietnic w tej setce priorytetów, z których część już jest realizowana, część będzie realizowana, jak słyszycie Państwo w tej chwili, które mają rozmowę o spadce zdrowotnej. I cały plan dla przedsiębiorców to jest coś, co moim zdaniem będzie osią kampanii tego, o czym będziemy mówili. My szykujemy taki plan
i też będziemy mówili o tym, o czym Pan mówił. Przede wszystkim nam zależy na tym, żeby system podatkowy był jak najbardziej przejrzysty. Największym grzechem PiS-u było to, że oni co chwilę zmieniali prawo, wprowadzili tak nieprawdopodobny chaos i takie obciążenie naszych przedsiębiorców, że przyczynili się do tego, że osłabili naszą gospodarkę. I to musimy zmienić. Dlatego, że oni wiemy wszyscy, po co im były te pieniądze. Czytaliście Państwo o wszystkich skandalach, o złodziejstwach, o przeróżnego rodzaju fundacjach. W tej chwili te pieniądze muszą wrócić tam, gdzie one tworzą dobrobyt.